Cześć, kochani, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmiku. Dzisiaj moim i Waszym gościem jest Karolina, która opowie mi i Wam o sobie, o swojej obecnej sytuacji. Karolina, witam Cię bardzo serdecznie. Jeszcze raz dziękuję, że zgodziłaś się na dzisiejszą rozmowę. Ale zanim opowiemy o Tobie, to chciałam zapytać o jedną bardzo ważną rzecz. W momencie, kiedy zaczęłyśmy pisać na Instagramie, napisałaś mi, że nie boisz się dotykać, poruszać trudne tematy związane z niepełnosprawnością. Czy uważasz, że tematy właśnie niepełnosprawności i kobiecości, ciąży, seksualności i inne są w naszym kraju nadal trudnymi tematami? Uważam, że tak, ponieważ społeczeństwo widzi nas na co dzień, widzi, że poruszamy się, że jesteśmy, że istniejemy, wyszliśmy z domu, ale dla nich jest obcy temat niepełnosprawności, bo tak naprawdę nie wiedzą, jak zachować się w stosunku do nas. Ludzie chętnie chcą nam pomóc, ale najczęściej nieumiejętnie to robią. Też jest problem z mówieniem o seksualności naszej, ponieważ jest to dalej temat tabu, w ogóle temat seksu w społeczeństwie jest tematem tabu, a co już nie mówiąc o seksualności osób niepełnosprawnych. U nas uważa się jakby jako osoby aseksualne, że my nie potrzebujemy tej intymności, bliskości i nie potrzebujemy po prostu tak zwanego seksu. Też jest problem ze związkami osób niepełnosprawnych i z małżeństwem, bo uważa się, że życie z osobą niepełnosprawnością jest dla partnera jakby obciążeniem, czy to jest poświęcenie dla niego, a jak już ktoś się decyduje na taki związek, małżeństwo, to jest po prostu dla tak zwanej kasy na zasiłki, bądź ma coś z głową nie tak. Często z tym się spotykam, a też dla mnie jako osoby niepełnosprawnej twierdzenie z tak zwanych starszych pań, że taka ładna, taka biedna, to ta sama jest kolejny stereotyp, bo uważa się osoby niepełnosprawne za osoby brzydkie. I to tutaj też budzi moje jakby takie zastrzeżenie do tego, ponieważ osoby niepełnosprawne najczęściej nie mogą same siebie zaakceptować. Sama miałam z tym problem jako nastolatka. Nie mogłam zaakceptować siebie, że mam daną niepełnosprawność, że po prostu jestem krzywa. Naprawdę miałam z tym bardzo duże problemy, ale pewnego dnia po prostu stanęłam przed lustrem i popatrzyłam na siebie, jak mogę swoją niepełnosprawność przerodzić na atuty. I dzięki temu mogłam się siebie samą zaakceptować. A czy jak spotykam się z osobami niepełnosprawnymi podczas rozmów, rozmów albo po prostu spotkań integracyjnych, często jest mowa o tym, że już ja jestem taki brzydki, brzydka, ja nigdy nie znajdę partnera. I to jest to, że jak sami siebie postrzegamy, tak nas odbierają inni. Ja mam taką teorię, o której mówię otwarcie i bardzo często też o tym piszę na Instagramie, że nie możemy liczyć na to, że ktoś nas pokocha, jeżeli sami siebie nie pokochamy. Zgadzam się z tym, Bogusiu, w 100%, ale no społeczeństwo trzeba też edukować w tym, bo tak naprawdę w nas niepełnosprawnych jest siła, żeby pokazać im, jak nam pomóc tak naprawdę, jak mają się zachować w stosunku do nas, bo ludzie naprawdę nie wiedzą, jak się zachować. I w Krakowie, gdzie tutaj mieszkam, jest ta fundacja, która uczy firmy z tak zwanej etykiety osoby niepełnosprawnej, że jak im pomóc, jak popchać wózek, jak się zachować w stosunku do osoby niepełnosprawnej. Według mnie takie działania fundacyjne też są bardzo ważne, żeby po prostu pokazać zdrowym ludziom, że mogą pomóc,
tylko trzeba to umiejętnie naprawdę zrobić. Jasne, zgadzam się w 100%. Przejdziemy do kolejnego tematu, bo rozmawiamy o akceptacji, o pewnych trudnych tematach, ale tak naprawdę nic jeszcze nie wiemy o tobie. Artrogryposa jest to choroba wrodzona. Jest to choroba wrodzona, która polega na przykurczach, deformacjach stawów. W języku polskim jest to przetłumaczone na zwłóknienie i zwapnienie kości i stawów. Po prostu. U mnie się to objawiło tym, że mam liczne przykurcze. Ja mam przykurcze w łokciach, w barkach, no we wszystkich prawie stawach. Ten najbardziej ucierpiały też u mnie stopy, ponieważ urodziłam się ze stopami zwiniętymi dosłownie w kuleczkę i musieli mi to po prostu naprawiać. Przyszło kilka operacji stóp w Krokocimiu w Krakowie, dzięki którym mogłam stanąć na nogi. Lekarze nie dawali mi szans na to, że zacznę chodzić, ponieważ ze względu na zwichnięte biodra i przeniszczenie ich, było to według nich niewykonalne. Ale w wieku 4 lat, po ciężkiej rehabilitacji i mozolnych operacjach, stanęłam na nogi i zaczęłam samodzielnie chodzić. Więc tutaj ta choroba jest nieprzewidywalna. Ona też postępuje, ponieważ bez regularnej rehabilitacji, która jest bardzo kosztowna w naszym kraju niestety, może być regres choroby, więc ona się cofa, więc będą liczne kolejne przykurcze. Teraz no, nie mogę chodzić na rehabilitację, więc te przykurcze się pogłębiają. Musiałam przez to też usiąść na wózek. Dla mnie to jest po prostu normalne życie. Ja nie znałam innego życia przed chorobą, więc dla mnie ta choroba jest czymś naturalnym, ale z tą osobą mam duże ograniczenia, typu sama padnie, wyjdę na wysoki krawężnik, jak się potknę, upadnę, sama nie wstanę, trzeba mi pomóc wstać. Nie wejdę sama do wanny na przykład. Jestem samowystarczalna, kiedy mam przystosowane mieszkanie i otoczenie wokół siebie, no ale nie zawsze to jest. A powiedz mi, czy twoja mama, rodzice wiedzieli, że urodzisz się z taką chorobą? Nie, moja mama nie wiedziała, ponieważ 28 lat temu nie było tak dokładnych badań USG, jak jest teraz. I tak naprawdę dowiedziała się tylko po porodzie, ale to też było tak, że lekarze zrzucali tą odpowiedzialność powiedzenia o chorobie dziecka na osoby bliskie, bo się po prostu bały cokolwiek powiedzieć. Ale jak mama się już dowiedziała, to po pierwsze nie załamała się, przyjęła to tak na tak zwaną klatę, i zaczęła walczyć o moje lepsze jutro, bo zawsze wychodziła z założenia i do tej pory wychodzi z założenia, że co ja zrobię, jak jej zabraknie. Ja muszę sobie sama poradzić. Okej, ja będę miała pomoc ze strony rodziny brata i mojego męża, ale ja muszę być samowystarczalna, więc od maleńkiego pokazywała mi, że niepełnosprawność to nie jest koniec świata, jak się niektórym wydaje tutaj w naszym społeczeństwie, tylko po prostu trzeba walczyć. Pokazywała mi też to, że czegoś nie umiem, to trzeba to wypracować, mieć swój sposób na coś, co po prostu na aktualnie się nie umie. I faktem, dzięki niej ja potrafię naprawdę wiele rzeczy sama zrobić, osiągnąć. A powiedz mi, jak wyglądało twoje dzieciństwo od maleńkości po nastoletnie lata? Dzieciństwo wyglądało na tym, że często byłam poddawana rehabilitacjom, jeździłam do Prokocimia na konsultacje, ale też nie byłam odcinana od innych dzieci. Mama starała się po prostu mi zapewniać kontakt z rówieśnikami, nie tylko z niepełnosprawnością, ale też ze zdrowymi. I to dzięki temu też ukształtowało moją samoocenę, samoakceptację.
I też to pomogło w tym, że mogłam się zaadaptować w zwykłej szkole, której po prostu, do której chodziłam. Nie było wtedy takich dóbr, jak teraz są szkoły integracyjne, gdzie nauczyciel jest wspomagający. Ja chodziłam do normalnej podstawówki na wsi. Tak samo miałam przyjaciół. Miałam koleżanki, które po prostu nie widziały, bo tak naprawdę jak się pytałam już później, jako dorosła osoba, czy one w ogóle widzą moją niepełnosprawność, ten one po prostu jakby nie widziały tego, że ja jestem niepełnosprawna. Wiedziały, że mam jakieś tam ograniczenia, trzeba mi w czymś pomóc, ale dla nich to było naturalne, że trzeba po prostu pomóc. Jako nastolatka no, przeszłam ten bunt, ten nastoletni, ten brak samoakceptacji, ale to było po prostu też spowodowane przez hormony, bo każda nastolatka, czy to niepełnosprawna, czy pełnosprawna, ma taki okres w swoim życiu, że po prostu siebie nie akceptuje i wyszukuje swoje najgorsze mankamenty i na nie się skupia. Ale no to minęło. Dzięki też temu, że przeszłam taki bunt i dosyć silno przeżyłam brak samoakceptacji, pomogło mi to aktualnie teraz, bo dzięki temu jestem bardziej pewna siebie. Nie boję się po prostu mówić o tym, co mnie boli, co jest we mnie też ładne. A też mam czasami gdzieś, co ludzie powiedzą. Za chwilę będziesz mamą. Gratuluję i mam nadzieję, że wszystko ułoży się po twojej i wszystkich myśli, będzie wszystko dobrze, ale chciałam cię zapytać o trudną kwestię ciąży kontra postrzeganie przez społeczeństwo tego. Czy doznałaś, odczułaś jakiekolwiek niezrozumienie, hejt dotyczący twojej, waszej decyzji, dotyczącej właśnie zajścia w ciążę? Ja osobiście nie odczułam tego, że ktoś nam źle życzył, że jestem w ciąży, albo taką decyzję podjęliśmy. Były sugestie ludzi ze społeczeństwa, że może jednak nie, ponieważ ja jestem osobą niepełnosprawną i tak ze mną jest już problem. A dziecko jeszcze większy problem z tym, czy przyjdzie z nim. Ale tak no, jak już zaszłam w ciążę, to naprawdę wszyscy to przyjęli bardzo radośnie. O dziwo, gdzie naprawdę jak ja czytając w internecie, słysząc w mediach, jak osoby postrzegają matki niepełnosprawne, no to powiedziałam sobie, że ja to miałam szczęście, że ja mam wokół takich ludzi, że po prostu przyjęli to normalnie, tak? Ale też trzeba powiedzieć o tym, że często lekarze, ginekolodzy mają problem z tym, że kobieta nie, na wózku niepełnosprawna chce być matką, ale jej się odmawia tego. I to jest dość powszechny problem, bo na przykład gabinety nie są dostosowane do osób na wózkach. Takich gabinetów jest w Krakowie kilka, po prostu kilkanaście, tak? A na każdym rogu jest ten gabinet i według mnie trzeba też o tym mówić, że no kurczę, trzeba przygotować ten gabinet do osoby, do kobiety niepełnosprawnej, bo to nie tylko nawet chodzi o to, że kobieta chce być matką i być w ciąży, ale zwykłe badania, cytologia, która ratuje tak naprawdę życie kobiecie, bo jak się wykryje dużo wcześniej raka szyjki macicy, no to wtedy można taką kobietę uratować, a często te kobiety nie mają możliwości dostępu do zrobienia cytologii, albo się je odsyła do szpitala. Ale nie wierzę, że jako matka nie przeszło ci przez głowę, że
trzeba sprawdzić, czy z dzieckiem jest wszystko w porządku, czy jest zdrowe. Bo pamiętajmy, że w zdrowych związkach, całkowicie nieobciążonych żadnymi wadami genetycznymi, po prostu urodzenie chorego dziecka, czy sprawdzałaś jakoś szczególnie, już jak zaszłaś w ciążę, czy dziecko jest zdrowe? Powiem tak, musiałam wykonać te obowiązkowe badania prenatalne pierwszego i drugiego trymestru tak naprawdę. Sama lekarka bardziej przykładała się do tego badania, żeby wykryć, czy są jakieś nieprawidłowości. I okazało się, że nie ma żadnych nieprawidłowości, dziecko jest zdrowe, urodzi się troszkę mniejsze, ponieważ ja jestem osobą drobną, więc no nie ma tego miejsca takiego, ale wszystko jest w normach, tak? Jeżeli chodzi o tatusia, jak w ogóle się odnalazł w tej sytuacji i czy on nie był w jakimś sposób narażony na krytykę? Powiem tak, my się staraliśmy dosyć długo o to dziecko, bo ja nigdy nie ukrywam, ja głośno dość o tym mówiłam i mówię do tej pory, że dotknęła nas niepłodność, tak? Która jest dosyć teraz powszechnym problemem w społeczeństwie. I po wyczekiwanych po prostu miesiącach, latach starań i zobaczenie dwóch kresek, na początku dla nas to był wielki szok, bo w sumie nie planowaliśmy w tym momencie dziecka, kiedy się pojawiły dwie kreski, ale mój mąż, on był przeszczęśliwy, on do tej pory jest szczęśliwy, tylko mężczyzna troszkę to inaczej przeżywa. Mężczyzna przeżywa to od środka, jak w swojej głowie musi sobie poukładać pewne sprawy, a my kobiety, no to na zewnątrz wyrzucamy to wszystko. Mężczyzna szykuje się jakby do roli ojca, jak po prostu, jak zapewnić dziecku byt, jak matce pomóc. Ale ja mam duże wsparcie w moim mężu, naprawdę. Obecna sytuacja też nas nie rozpieszcza, ponieważ jest ta pandemia. I też ja przeżywałam straszne rozterki, co to będzie, bo w sumie za miesiąc rodzę. Mój mąż zawsze mówił, zawsze on wszystko załatwi tak, żeby było dobrze. Było coś takiego, że sugerowano nam, że potrzebujemy pomocy trzeciej osoby do dziecka, ponieważ ja sobie sama z dzieckiem nie poradzę, ponieważ mam chore ręce. Tylko większość ludzi nie wie o tym, że mimo, że mam przykurcze w dłoniach, w łokciach, w ogóle nie w rękach, no to moje ręce są dosyć bardzo silne, tak? I że jak ja potrafię coś zrobić samodzielnie, to z dzieckiem też sobie poradzę, tylko trzeba po prostu dostosować sobie życie, mieszkanie i rzeczy, które pomogą w normalnym funkcjonowaniu. A też tak samo była mówienie, przecież ty sobie na ręce dziecka nie weźmiesz, jak dziecko przyniesiesz, ale przecież są chusty do noszenia. Co za problem pójść na szkolenie z chustonoszenia, obowiązać siebie i dziecko i jeździć na wózku po mieszkaniu z dzieckiem. To jest, nawet zdrowe kobiety tak robią, a jak nawet się konsultowałam z taką jakby szkołą, która uczy chustonoszenia, że to jest najbezpieczniejsza metoda noszenia dziecka przez osoby przez kobiety niepełnosprawne, ale są małe ograniczenia, bo tych wiązań jest mniej wtedy, bo na wózku się troszkę inaczej wiąże te chusty, no ale jest to rozwiązanie. Na koniec chciałabym zapytać o twoje marzenia, nie tylko związane z macierzyństwem, ale po prostu o to, o czym marzysz tu i teraz. Moje marzenia są na co dzień realizowane same, bo to, co zamarzę sobie, to potrafię wykonać, więc ale aktualnie takim moim marzeniem jest to, żeby w końcu skończyć nasz wymarzony dom i się do niego przeprowadzić, ale też drugim marzeniem jest takie, żeby nasze społeczeństwo
w końcu zrozumiało, że my niepełnosprawni jesteśmy tacy sami jak oni. Że po prostu nas nie trzeba gnębić, tępić, bo mamy zasiłki, bo mamy pomoc jakąś, tylko po prostu nam pomóc realizować siebie i nasze marzenia po prostu, bo każdy chce być akceptowany. A brak akceptacji to nie jest droga do tego, żeby nam pomóc. Po prostu otworzyć się na nas. Tego Ci życzę z całego serca. Dużo zdrowia dla Ciebie, dla maleństwa, dla tatusia, bo to na pewno jest trudny czas. Tak jak powiedziałaś, nagrywamy dzisiejszy wywiad w bardzo trudnym momencie dla nas wszystkich. I cieszę się, że jest internet, dzięki któremu mogłyśmy się połączyć i porozmawiać. Dużo zdrowia i trzymam za Was mocno kciuki. Jeżeli mielibyście jakieś pytania do Karoliny, to koniecznie zostawcie komentarz pod tym filmem. Poproszę Karolinę, aby zajrzała do komentarzy i odpowiedziała. W opisie tutaj na dole zostawiam Wam również link do bloga Karoliny i mam nadzieję, że niedługo będziemy mogli przeczytać o szczęśliwym rozwiązaniu i radości rodziców. Ja Ci życzę, Karolina, jeszcze raz dużo, dużo zdrowia, no i żebyś się realizowała jako matka, żona i człowiek. Bez względu na sprawność czy jej brak. Dziękuję bardzo, Bogusiu. A ja się z Wami żegnam bardzo serdecznie. Jeżeli odcinek Wam się podobał, to koniecznie zostawcie mi kciuka do góry. W zasadzie to poproszę o kciuki dla Karoliny, dla mojej bohaterki. My się widzimy już niedługo. Pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia. Hej, kochani. Minęło 7 tygodni od porodu. Mamy się świetnie. Młody właśnie śpi. Ja się relaksuję. W końcu mam czas dla siebie. Przy małym dziecku nie jest tak łatwo o czas. Jakoś sobie daję radę. Z przewijaniem nie ma problemu. Z kąpielą pomaga mi mąż. Ze spacerami pustego zawijamy i idziemy w trójkę. No inaczej się nie da na wózku. Po cesarce szybko doszłam do siebie, ale... Był mały problem, była pandemia, więc byłam sama w szpitalu, więc na początku było dosyć trudno ogarnąć małe dziecko, ale z pomocą już położne pokazały mi, pomogły, więc nie było problemu potem, żebym sama się mogła opiekować swoim małym dzieckiem. Pozdrawiam!